Moi kochani widzowie, stało się to, na co wszyscy czekali przez całe życie. Pierwszy odcinek Yo Mao, gdzie pojawia się słynny Bladeusz oczywiście. Zaznaczę, nie jest to mój ulubiony filmik, który się pojawi na Yo Mao, bo będzie jeszcze jeden, który po prostu jest takim sztosiwem. Tak mam nadzieję, że pokażą ten rozpis, jaki zrobiłem. Bo może to wytną, bo stwierdzą, że na przykład przesadziłem trochę. Ale mam nadzieję, że będzie, bo jeden odcinek z Yo Mao uważam, że się tam zagrałem. Czy wszyscy streamerzy myślą tak samo, bo nie wiem, czy wiecie, jako że oglądamy to razem na streamie, to jestem streamerem, więc moi drodzy, obejrzymy sobie pierwszy odcinek z Bladeuszem. Na początku musimy wejść w komentarze. O, wreszcie zwerbowaliśmy Bladeusza. Pozdrawiam w imieniu zespołu Yo Mao. O, no i elegancko, to się szanuje. Ten format, czy wszyscy streamerzy myślą tak samo? Ogólnie jest trochę spokojniejszy, bo tutaj po prostu odpowiadamy sobie, co myślimy, co nie? Prosty format, ja generalnie już tam byłem, więc znam już na wszystko odpowiedź. Pogadamy sobie dzisiaj. Każdy cię propsuje w komentarzach. No i elegancko, tak to powinno wyglądać. Serduszka, serduszka wam wysyłam. Dzięki, dzięki, że jesteście, bardzo dobrze, tak. Siła, siła, piesemy Bladeusza, do boju. Może jak będziecie spamować, to może będę częściej będą mnie zapraszać. Moi drodzy, oglądamy, nie mam pojęcia, ciekawe o czym myślą streamerzy, co nie? Ej, zobaczmy o czym myślą streamerzy, bo nie mam pojęcia. O czym oni mogą myśleć? Musimy się przekonać. To jest Krzysiu. Jego sprzęt komputerowy nie jest gamingowy. W grach komputerowych mu nie idzie, a koledzy odwrócili się od niego. Bladeusz kompanii przedstawia jedyny w swoim rodzaju sklep internetowy Genesis. Sklep dla prawdziwych graczy. Znajdziesz tam gamingowe fotele, mechaniczne klawiatury, bardzo precyzyjne myszki, ultraczułe słuchawki i mikrofony oraz wiele, wiele innych. Tylko sprzęt najwyższej jakości. Wejdź na genesis-zone.com, link w opisie i skomponuj zestaw swoich marzeń. A z kodem Bladi 10% zniżki. Taki tam prezent ode mnie. Pozdro. Czy streamerzy myślą tak samo? Nie wiem, przekonajmy się, a teraz poznajmy naszych uczestników. Hej, jestem Juczysana. Siema, jestem Popo. Cześć, jestem Bartek. Cześć, jestem Rybson. Jestem Ganga. Siema, jestem Bladi. Jest, to ja! Zobaczcie, widzowie! To ja jestem! To ja jestem! Zobaczcie, przyjrzyjcie się jeszcze raz, bo patrzcie, to ja! O, patrzcie, ujebany konwersy, to mój outfit wyjściowy! O, genialne! Ujebany konwersy, jeden outfit wyjściowy, który na każde wyjście zakładam. Bo na co dzień chodzę w szmaciksach, wszyscy to wiedzą. Ktoś nam pisał, że niby najniżej. Nie, nie jestem najniżej. O, Ganga Murun jest troszkę niżej, co nie? Ale generalnie spoko ziomy, poznałem go, bardzo fajna mordka. Naprawdę, w ogóle wszyscy bardzo spoko się okazali, co nie? Bo ja dużo osób z tych osób nie znałem. Pierwszy raz też z nieuczesaną w ogóle się spotkałem. Powiedziałem jej, że kibicowałem jej w Sabotażyście, oczywiście. No doceniła gest pofarbowania się na rudo, żeby kibicować w Sabotażyście. Więc ogólnie propsy, bardzo spoko. Naprawdę bardzo fajni, fajni ludzie. Siema, jestem Bladi. O, to ja jestem, ja jestem, ja jestem. Cześć, jestem Izak. O, jaki mały streamer tam był, Izak. Jestem dobrym streamerem. O kurwa. Chodźcie wszyscy w prawo do kurwa. No proszę, mocniejsze odpowiedzi. Jest albo tak, albo nie. No tak, no, no widz, tam jest nie. No wiem. Ja zbieram. Nie no, widzowie, bo to zależy jak z jakiej strony to patrzymy, popatrzcie. Można oceniać pod różnym względem. Dobrym streamerem, zanim jeszcze się wypowiem tutaj, to wam już powiem teraz. Dlaczego? Bo dwa, myślałem, że to będzie śmieszne, to jest raz, a dwa, stwierdziłem, że, bo to można różnie sposób oceniać, że zobaczcie, można być dobrym na zasadzie, że dobrym, że wiecie, dawać dobry przykład, co nie, tak jak pić harnasie i tak dalej, no i wiadomo, to jest bycie dobrym, no to taki jestem generalnie. Ale pod względem na przykład takiego technikaliów, co nie, no to tu jest trochę trudniej. Biorąc pod uwagę, że po 5 latach pojawiły się u mnie takie nowoczesne rzeczy jak stream, no i widzicie, request się pojawił. Muszę przyznać, że troszeczkę jestem do tyłu z niektórymi technologicznymi rzeczami, więc stwierdziłem, no w tych technicznych rzeczach trochę gorzej jestem. A to pójdę, że jestem takim średnim streamerem. A wiecie, a tu było tylko tak, nie. No to stwierdziłem, nie, to nie jestem dobrym streamerem. Wiesz, wszelkie eventy streamuję dość regularnie. Dobrze, przepraszam. Staram się i... Ale poprawiłeś się, pamiętam, że kiedyś to opluwałeś widzów fest. Na początku tak było, faktycznie, opluwałem. Ale to właśnie wynika z tego takiego mojego, wiesz dlaczego? Jakby przekonania, że kiedyś ja bardzo długo robiłem, jako że długo YouTube robiłem typowo, to miałem takie coś, że się nauczyłem robić odcinek, co nie? I jak ja robiłem odcinek,
to wtedy wiecie, full focus, co nie, nadal czasami się wyłączam, żeby nie było, jak gramy coś takiego, wiecie, Gmoda gramy, to też jestem tak sfokusowany, że nie widzę tego czatu, ale co do zasady, teraz się trochę poprawiłem. A bardzo długo miałem coś takiego, że byłem, wiecie, tym youtuberem, robiłem te odcinki i tam, wiecie, nie było interakcji z widzami. Nie było czegoś takiego, że wiecie, muszę przeskakiwać z jednej świadomości w drugą, tylko po prostu fokus, odcinek, nagrywamy i tyle. I tak na początku tak trochę streamowałem, że właśnie robiłem jakby odcinki na streamach, no i mówię spoko, no ale potem gdzieś tam faktycznie stwierdziłem, że może warto coś z tym zrobić, nie wiem, zacząć się integrować z tymi widzami, jak już przychodzą. Pamiętam te czasy, gdzie Bloody mówił, teraz odcinek, teraz stream. Dbać o społeczność, o streamy i robić różnorodne rzeczy, także myślę, że raczej jestem zadowolona. Wiadomo, da się lepiej, ale jestem póki co zadowolona. No to ja nie robię za bardzo nic kreatywnego aktualnie, aczkolwiek czasem mi się zdarzy, no a jednak streamerka wy... Ja już nie pamiętam, co ja powiedziałem, więc czekam na ten moment. Czyli to takiej dosyć sporej, jak chce się utrzymać dużą publikę, więc tak bardziej na nie. Chuja streamuję i robię to dla kasy. I to jestem dobrze, dlatego jesteś dobrym streamerem. Dlatego dobrze streamuję. No ja się staram robić rzeczy troszeczkę inne niż wszyscy, no. Kto z tych streamerów był najwyższy, oczywiście oprócz ciebie? Nie wiem, kto był najwyższy, ciężkie pytanie zadajecie. No ja się staram robić rzeczy troszeczkę inne niż wszyscy, no ale nie zawsze idą za tym wyniki, więc tak nie 100% jestem na tak, ale wydaje mi się, że chyba robię rzeczy okej. Okay. Ja? Ja tylko vloga gram, nie? Mówię, że jest się dobrym albo nie. No jakoś tak zawsze wydaje mi się, że... Ej, telewizje się same włączyły? Ale akcja. Nie, one dodały, no zostało, bo niewyraźnie mówił, bo chyba coś mikroport musiał nie wskoczyć. Zawsze wydaje mi się, że można robić coś więcej. Tak, pewnie mikroport się odłączył. Więcej może być niż tekin. Jakby też mam swoje wzloty i upadki, ale robię to tyle lat, że myślę, że bym się skrzywdził, gdybym się przesunął na lewo, bo uważam, że tyle lat jestem na Twitchu, tyle lat... Ale co, a tak serio, nie wiem ile ma, wygląda strasznie, no mówisz o nieuczesany? Nieuczesany jest niższe, ale nie wiem ile ma, ciężko powiedzieć wam. Tak na czuję, to nie wiem, może 180, w sensie niższe ode mnie w takim sensie. Ale ile ma dokładnie, to wam nie powiem. Na rynku, że... Ja mam 1,80 m, równo. Że za same zasługi to jakby się tu posłuchał. Ale tu też jest chyba perspektywa, bo jest bliżej. Osoby bliżej chyba wyglądają, tak wiecie. Jest chyba jakby bliżej, przez to może wydawać się wyższa. Stawił. I zależy, co masz na myśli, mówiąc dobry, bo jeśli chodzi o takie bycie dobrym dla widzów, moje to tak. Opinii. Ale generalnie jeśli chodzi na przykład, no ja patrząc na moje zasięgi, to chyba jednak jestem chuj. No tak, no bo przecież ja mam beznadziejne zasięgi, widzowie. No to jak można być dobry, jak skoro mam tak beznadziejne zasięgi, co nie? Co, 150 osób? Nie, to... A, to mi chodziło, no. No przecież ja mam tak beznadziejne zasięgi, widzowie. Ogląda mnie 155 osób tylko? Nie, to znaczy, że muszę być beznadziejnym streamerem. Tak, proste. Ale generalnie, jeśli chodzi na przykład, no patrząc na moje zasięgi, to chyba jednak jestem chuj. Jestem zadowolony z tego. Nie no, na Gmodzie było dobrze, ale to było dawno, to było 3 tygodnie temu, to wtedy były ch... Dzięki, teraz są lepsze, bo już jestem dobrym streamerem, bo się zmieniłem na plus. Jestem zadowolony z tego, jaki robił content. 3, 2... Chyba nie, bo ja chciałbym więcej, fajniejszy content robić, no. 1. Nie mogę się ułożyć. No ja osobiście mam ambicje na coś lepszego, jednak wiadomo. Kiedy nagrywaliście? Kilka tygodni temu. W sensie nie jakoś bardzo dawno. Musiałbym na zdjęcia popatrzeć, bo nie pamiętam. Ale kilka tygodni temu, nie jakoś bardzo dawno. Rządzi się swoimi prawami i uznajmy, że reagowanie czy oglądanie jakichś TikToku śmieszne rzeczy przyciąga dużą publikę. Co? Przecież oglądanie TikToków to najważniejszy format na świecie. Jeszcze tego nie zacząłem robić nawet. A trzeba zacząć, widzowie. Ale osobiście chciałabym zróżnicować i powrócić do korzeni i robić trochę bardziej eventowe, bardziej kreatywne rzeczy. Ja bym najchętniej coś już odjechał, bo już mi się nudzi to, co robi. Jak ja jestem wulgarny w ogóle! Paweł, przestań się, uspokój się, Bloody! Jaki ty jesteś wulgarny w ogóle, cały czas muszą cię wypipkowywać już! Jedyny, drugie przekleństwo, weź, uspokój się, Bloody! Boże, jaka siupa! Dwa przekleństwa na start, niewiarygodne! Co ty robisz, człowieku? To jest poważny program, a ty już przeklinasz, tak się wysławiać, ja nie wiem, co nie, wstyd! Zaprosili Bladeusza, co nie, siupę taką robi, już na start, dwa przekleństwa na poczekaniu. O bogowie, chyba mi już nie zaproszą, co nie? Ja bym zrobił coś takiego potężnego, a niestety mój kontent, no nie można ciągle w te gry grać i ciągle to samo, nuda straszna, więc ja nie jestem aktualnie zadowolony, ja bym coś więcej zrobił bardzo chętnie. A to wynika z tego, że cały czas mówię, żebym coś fajny faktycznie od...
fajnego, coś bym takiego, wiecie, zrobił super, jakieś takie właśnie, na przykład mi się podobało, że w końcu w tym Jomao byłem, taki, to jest takie fajne, wiecie, ja bym jakiś taki fajny content porobił właśnie, co nie, albo właśnie jak czasami wam mówię, że sabotażysta Bieda Edition, no to jest content, który planuje jak dobrze pójdzie. Generalnie widzowie, ja już dzisiaj na przykład, nagrywaliśmy już tę jedną rzecz z Guzikiem, niedługo jak Guzik zmontuje nowy ultra content, ja wam powiem, nigdzie, ja wam mówię, że 100%, to jest taki content wymyśliłem, że na YouTubie polskim, chyba na świecie go może, no, na świecie to nie wiadomo, bo to świat jest duży, ale na polskim YouTubie, oj, to chyba nie ma. Tak genialnie wymyśliłem content, ja po prostu jestem prekursorem contentu. Zaczęło się od Bloody Shotów, ale teraz wymyśliłem jeszcze nowy content, jest po prostu genialny, tyle wam powiem, ale nie będę wam nic więcej spoilerować, bo zobaczycie premierę i o bogowie, ale będziecie zachwyceni, jak zobaczycie mój nowy content, który wymyśliłem. Jestem zadowolony, dużo rzeczy robię, co chwilę chodzą jakieś nowe akcje i tak naprawdę im szybciej to zaakceptowałem, tym łatwiej, także dlatego taka odpowiedź. Nie, ja zamierzam się realizować, zobaczymy, czy się uda, ale planuję. Robię rzeczy, które chcę i podobają mi się. Jestem też zadowolony, że raczej większej rzeczy, co robię, to staram się robić dosyć autorskich. Uwielbiam śmiech nieuczesany i zawsze mnie zaraża i się śmieje z nią, nawet nie wiedząc czego. No, nieuczesany też ma fajny śmiech, to prawda, ona też dużo się śmieje. To jest akurat spoko. Fajnie, jakbyś dodał więcej nagród za Krzysię. Co? Co? Nie jestem najlepszym streamerem, żeby podejmować takie decyzje. Nie jestem dobrym streamerem, nie będę wam nic dawał za Krzysię! Z tego tytułu też jakoś... Jestem w najlepszym miejscu kiedykolwiek byłem. Jakby sponsorzy przyszli i bym miał troszeczkę więcej kasy, zrobiłbym jeszcze więcej, więc zapraszam. Ale zawsze mogę zajebać twój content i też być zadowolony, że robię dobre rzeczy. Powiem szczerze, no ostatnio tak coś się tak zdarzało niektórym, ale jest spoko. To ja jestem zadowolony, bo robię to, co lubię. Krablola. Ostatnio nie masz takiej frajdy, ale robię to, co lubię, więc... No ja lubię grać w set. Jakie języki znasz? Polski znam. I tak trochę angielski, ale taki łamany. Ja myślałem, że Bloody ma klapki, no to nieźle, tak. Powinienem przyjść właśnie w kroksach jakichś. Ja nie wiem, czemu się tak nie ubrałem. Następnym razem się poprawię. No, ale uważam, że... Język faktów! Taki język znam, o! Mam dużo bardzo fajnie kreatywnych pomysłów na content, na to, co mógłbym robić, tylko po prostu nie mam energii na to, żeby to robić. Ile masz te buty? A to nie, buty się nie kupuje na całe życie? Myślałem, że na całe życie się kupuje buty, to nie wiem, to tak z 20 może raptem. Dlatego postawiłem się po tej stronie, bo uważam, że gdzieś tam mój sufit jest dużo, dużo wyżej niż tu, gdzie jestem, ale po prostu jestem zbyt leniwy albo mam za mało energii na to, żeby się realizować. Popo? Jakie było pytanie, bo już zapomniałem. Lubię content, który robię. No to nie lubię, bo chuj, ja chciałbym robić więcej. Zrobimy coś razem? No i koniec. O kurde, jakie te krosy się robią. Są leniwi. 3, 2... Ja nie jestem leniwy. A, 1. Ja dużo robię. Jezu, już nogi go bolą, starszy pan musiał postać. Ale zawsze nie wiem, gdzie się ustawić, dlatego tak chodzę jak debil, bo mówię, kurde, jak się ustawić, żeby mnie kamera nie zasłaniała, co nie? I czasami widzicie, jak widzieliście, czasami chodzę tam i z powrotem mówię, wszyscy mnie zasłaniają, a ja jestem tak z tyłu, gdzie się ustawić, żeby kamera mnie nie zasłaniała. Chciałem jak najbardziej skrajnie. Ja mam wrażenie, że jednak jak jesteś streamerem, to często streamujesz. Może bo zobaczcie, Izak się ustawił tak, że jest zasłaniany. No, nie przemyślał sprawy. To trzeba się ustawić tak, żeby cię kamera widziała. Nie teraz, ale wcześniej streamowało, no do 6, 8, niektórzy 10 godzin. Jednak to nie jest tak, że możesz sobie nagrać streama na zapas jakiegoś szybkiego TikToka, że obecnie content, który można tworzyć, można zrobić je bardzo szybko i zmontować i mieć już na zapas mnóstwo materiału, a jednak streamy nadal się rządzą często i częstymi. Jaki jest twój ulubiony sport? Oj, ale ci trudne pytanie mi zadaliście teraz. Oprócz picia chlanki, beer pong jest też mega fajny, melanging też bardzo fajny sport, bloody shoty oczywiście. I regularnością oraz dłuższym formatem, więc trochę to wymaga. Prawda. Gramblola. Prawda jest taka, że streamuje się ile chce, a to, że to są łatwe pieniądze dla niektórych, to bardzo rozleniwiają i się nie chce im nic zrobić. Przyzwyczaili się do łatwej gotówy i im się nie chce nic zrobić, przynajmniej po kolegach wiem też, nie? I po sobie. A, bo ja stoję, że nie są leniwi. To ja tutaj, to ja się... Przepraszam. To ja tutaj. Nie.
To ja tutaj chciałem. A powiedz od razu. Nie no, są leniwi. To zależy od okresu bardzo, bo uważam, że faktycznie streamowanie może rozleniwiać. Wiecie, ja jestem takim trochę streamerem, youtuberem i tym, wizjonerem. Wiecie, że wizjoneryzm, to co ja posiadam, to jest bardzo ciężka praca? Dlatego nie mogę być leniwy, widzowie. Ja to jestem w nieustannym ciągu. Ja bym to pierdzielca dostał, jakbym miał się rozlenichowywać. Czy guzik jest leniwy? O, guzik to jest strasznie leniwy. Nie no, żartuję, guzik akurat nie. Guzik spoko jest, no, on jest taką spoko mordą. Bardzo, ale jeżeli jest taki okres u streamera i każdy na pewno tutaj doskonale zna taki czas, kiedy widać, że zasięgi rosną i pieniądze i wszystko, to wtedy jest się tak nakręcony na pracy przecież, że to można... Ostatnio napierdzielonemu guzikowi kazałeś siedzieć w piwnicy montować filmy? To prawda, nie mogę zaprzeczyć. Prawda, zapierdzielasz ostro i to jest taki super czas na Twitchu, ale to też mija, dlatego uważam, że w ogólnym takim, w ogólnej takim czasie, no to jednak spoleniłem. Jest taki okres, zwłaszcza tak jak chcę powiedzieć, że ty musisz przycisnąć, albo chcesz przycisnąć, po prostu bo ci abica, no to chcesz każdy ci abica to zrobić, ale z reguły to raczej wszyscy pułapka klęcimy, wątpię, że ktoś tutaj jakoś bardzo panował każdy sytuacji. To jest tak, że tu siadasz i... Na flowie, czyli tak się wydaje. Nie, to jest wszystko zaplanowane odgórnie. Ja generalnie włączam streama, to ja mam tutaj, wiecie, każdą drogę zaplanowaną. Jakie flow, co wy? Wszystko jest odgórnie zaplanowane. To umysł geniusza. Oho, co powie Bladdy? Zaraz się wypowiem. Siedzę jak stoję tak debil. Dobra, niech wszyscy się wypowiedzą. Co ja będę się wypowiadał? Bladdy, daj się kanał na YouTube. Właśnie, zresztą nie każdy influencer może prowadzić 20 kanałów na YouTube, no. Wskażcie mi youtubera, który ma tyle kanałów na YouTube, co ja. Myślę, że może być ciężko. No to zależy, każdy streamer według siebie. Zależy, ale każdy ma tą sinusoidę i na pewno są momenty, gdzie po prostu nie odpala streamów, ponieważ się nie chce odpalić streamów i siedzisz 2 tygodnie, nie odpaliłeś jednego streama, zastanawiasz się, co zrobić, ale nic nie robisz. Bierzesz kaskę i odpalasz dopiero wtedy, kiedy menedżer ci pisze, musisz szybko zrobić sponsorkę no nie, z tej gry. Ja się nie zgodzę na przykład, tak bo ja, ja czuję takie zobowiązanie dla widowni, że oni, wiesz, subują, jakoś wspierają tylu lat, a ja co? Nie odpalę się, bo mi się nie chce? No ale nie, ale, no właśnie, tak. Ale słuchaj, ale uważam, że to, że odpalasz stream, to nie jest kwestia nielenistwa. W sensie może być tak, że po prostu wchodzisz w taki automatyzm właśnie, że przez to, że są widzowie, są subskrybenci i to jest tak, że budzisz się rano, idziesz do kompa i właściwie odpalasz stream, bo robisz to automatycznie, nie myślisz o tym, ale to też nie jest tak, że nie planujesz jakichś nowych akcji, nowego kontentu, tylko robisz się trochę wygodna czy wygodny, nie? I robisz to samo, bo po prostu już jesteś do tego przyzwyczajony, ludzie są do tego przyzwyczajeni i dlatego to też niekoniecznie wynika z twojej chęci do pracy, tylko z pewnego takiego automatyzmu. Bo my oceniamy tutaj ogółem streamerów ogółem, czy siebie. Ogółem. Teraz powinno być takie zbliżenie na Bladeusza, tak sobie, tak wiesz, to oni tam gadają, a tymczasem Bladdy. Jeśli bym dzisiaj wypił na przykład 10 harnasi, jeśli kupię 10 harnasi w promocji za 4-pak, który będzie kosztować mnie to 8,30, a mam tylko tyle, to zaoszczędzę na tym na przykład 4 zł. Chyba wiem, co dzisiaj... Tam stoję sobie, o Boże, ale nudno. Co ja tu robię w ogóle? Ogółem, nie siebie. Widzowie, minęło 6 minut, a my to oglądamy przez 25. Trochę to zejdzie. Ogółem. No dobra, to ogółem to faktycznie są leniwi, bo ja też bardziej z swojej perspektywy myślę. Bo na przykład ja uważam, że nie jestem leniwy, bo nie utrzymuję się głównie ze streamu, tam jeszcze se streamuję, z tego se robię odcinki i to zajmuje mi mega dużo czasu ogólnie. Więc ja uważam, że nie jestem leniwy, ale ogólnie streamerzy tak, to definitywnie. Streaming jest trudną pracą w porównaniu do reszty influencerów. No nie, chyba nie w sumie. Co nie? Nie pamiętam, co dałem, ale chyba nie. No nie, bo inni influencerzy muszą dużo tych... To odcinki się trudniej robi imo, tak mi się 3, wydaje. 3, 2, 1. Czyli youtuberzy, tiktokerzy, instagramerzy... Nie, imo nie. Blogerzy. No bo ja to patrzę z tej perspektywy, że moim zdaniem streamowanie mimo wszystko jest proste. Odpalasz streama i lecisz, co nie? A jeśli chcesz na przykład zrobić odcinki, to trzeba te odcinki nagrać. Trzeba je zazwyczaj zmontować. Trzeba, albo na przykład te TikToki tak samo, trzeba zmontować. Jakby ja widzę to, wiecie, z dwóch perspektyw. I moim zdaniem w ogóle prowadzenie kanałów jest dużo trudniejsze. Bo streama to sobie, wiesz, odpalić na kilka godzin, sobie coś tam pograsz, pogadasz z widzami. No i fajnie. Ruda siłą! Rudzi zawsze to samo odpowiedź. No widzisz? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. I patrzę, dobra, nieuczesane jest taka mądra, na pewno będzie znała odpowiedź. O, ma taki sam kolor włosów, to musi znać odpowiedź. Dobra, będę za nim chodził. Kiedy wchodzi takie automatyzmy, wiadomo, że... O, i się źle ustawiłem, bo kamera mnie słabo widzi. To też jest wymagająca praca,
ale no, ja mówię o takich automatyzmach, że po prostu wstajesz sobie rano, osiadasz sobie do kompa i streamujesz. I to uważam, że to jest... Stream. Widzowie tworzą content, a Bladi przedłuża odcinek, dwu, a nawet trzykrotnie. Odcinek. Coś wymyśl sam. Co? Ja mówię o takich automatyzmach, że po prostu wstajesz sobie rano, osiadasz sobie do kompa i streamujesz. I to uważam, że to jest proste, bo tak naprawdę jeżeli masz... Ja tutaj mówię głównie o streamowaniu gier, ale jeżeli masz daną grę, w którą chcesz grać i w którą chcesz grindować, to właściwie siadasz sobie do kompa, odpalasz gierkę i robisz to właściwie nie myśląc o niczym innym. No tak, ale oczywiście kawa kończy z tego, tak jak na przykład na YouTubie... Albo dobry w tym, co robisz. Tak, wiesz, jest pauza, możesz odetnąć, możesz gdzieś najlepszy moment i tak dalej. Tak, ale musisz to zmontować, Rybco, właśnie tu jest problem, montaż, kupa roboty, żeby to zrobić, teraz goły materiał się nie wrzuca na YouTube za bardzo. Na YouTubie, wiesz, to jest kwestia montowania materiału. Tam jest dużo, też musisz mieć pomysł. Tak, ale tu trzeba właśnie tak, że cały czas musi być mniej więcej ciekawy, żeby nic nie wyszedł. Nie wiem. Wiesz co, ale to ja mówię bardziej o streamowaniu gier, gdzie jesteś dobry w daną grę i wtedy nie musisz być super bardzo postacią, tylko że jesteś dobry i ludzie cię chcą oglądać dla skilla, to wtedy właściwie nie musisz nic specjalnego robić, tylko palasz stream, grasz sobie w gierkę, w którą jesteś dobry i tyle, nie? Na pewno tak jest, ale jak masz instagramerki, które po prostu muszą zrobić 5 zdjęć i po prostu tyle, albo masz tiktokerów, albo tiktokerki, które robią, po prostu biorą trend i po prostu sobie go... No właśnie, to jest, w sumie zależy chyba co dokładnie, ale imo, mi się wydaje, że streaming wbrew pozorom, wiadomo, że musisz też coś tam robić na tym streamie, ale tak jakby technicznie on nie jest trudny, mi się wydaje, dlatego ja uważam, że na przykład youtuberem jest dużo trudniej być. Nagrywają w dwie... Czy wszyscy są tam w markowych butach poza naszym Bladuszem? Ej, no nie, dobra, tak naprawdę to są, jestem w tramkach, w konwersach jestem. Ja wiem, że trochę, ale to dlatego, że już mam 18 lat i chodzę w takich butach starych, takie miałem akurat. Nie musicie mnie wyzywać od tego, z tego powodu. No, a nagrywanie Blady Shotów to w ogóle jest skomplikowany materiał, bo to trzeba, wiecie, kupić odpowiednie produkty wyskokowe, porobić się, oj, to jest wyższa szkoła jazdy ogólnie. Albo robią sobie live'a i tylko mówią, ice cream so good. No to jest troszkę inaczej niż my, którzy codziennie się narażali na 500 gości. Kurde, będę musiał następnym razem w innych butach przyjść, bo mnie wyzywają widzowie. Będę musiał nowe buty kupić, bo mnie widzowie wyzywają, że mam jakieś buty zniszczone. Nie, no jestem załamany. Co przychodzą? Nie, przyjdę bez butów następnym razem. Nie będzie butów, niczego nie będzie. Albo cię wyzywają, że się skończyłeś, albo wyzywają, mówią, że ktoś inny cię wyzywa. No, a instagramerów albo tiktokerów nie wyzywają pod tymi postami? Czy tak samo nie wyzywają? To jest ta różnica, tu masz lifetime chat. I tylko dlatego jestem tutaj tak samo, bo masz cały czas live reakcje. Z czym porównujecie, bo na przykład tutaj jak o, Mandzio robi o mało sobie, no to kupa roboty jest, żeby taki film na YouTube zrobić. Ale oczywiście, że to jest... to odpalasz sobie, o tutaj, myk, kamerka, grasz sobie w giereczkę. No, to dobra, jest to duża uwaga, produkcja. Uważam, że YouTube'a, ale albo TikToka czy Instagrama możesz ciężką pracą po prostu wykonać, ukryć zupełnie swój charakter i wykreować postać, którą piszesz scenariusz i realizujesz. Lifetime, kiedy streamujesz, jesteś cały czas badany przez widownię i musisz podtrzymywać tą dopaminkę, bo nic wyjdzie. To jest jedyna różnica, bo jeśli chodzi o zaangażowanie, się uważam, udawać, że dużo możesz się udawać osobę, nawet na żywo. Ale to widzisz, ale to też widzisz, zależy. No właśnie, widzicie? Jak ktoś potrawi, to może udawać, taka prawda. Nawet na żywo. Ja oczywiście nie udaję, bo jestem w pełni naturalny. Ale na pewno ktoś taki by się znalazł. Na przykład Karygoda ciągle udaje trzeźwego, a wszyscy wiedzą, że nie jest. Nie, jak się da, to się da, co nie? Na przykład Charlie Daye Młod Ina robiła na TikToku trendy i rzeczy, kupowała followy i przez to była najpopularniejsza na TikToku i co to ma być, trudna praca. No ale to mówię, to jakby, wiesz co, to ciężko porównać, co nie? Bo to chyba zależy, z czym porównujemy, bo tu jest, dochodzi ci wiele względnych, co nie? Bo można robić trudno YouTube'a, a można robić łatwo TikToka, ale TikToka też można robić trudno, no zależy ile poświęcasz czasy na zrobienie tego TikToka. Na przykład jak ja... robiłem, jak ja robię TikToki z kotami, no to ja na koty poświęcam bardzo dużo czasu, bo ja muszę nagrać te koty, potem dubbing do tego, potem w ogóle obejrzeć, zrobić odpowiedni dubbing, dopasować ten dubbing, jakby ja robię dubbing do kotów, no i dla mnie na przykład montowanie TikToka, jednego TikToka, gdzie on często trwa 1,5 minuty max zazwyczaj, to jest kupa, to jest kilka godzin co najmniej spokojnie rypania przy nim. Dziś przetestujemy 4-tunelowy tunel dla kota. Niuch, niuch, raz kotu śmierć, wchodzę. Co to się odpie... Ogólnie, a wiecie, a Twitcha sobie odpalam i sobie, wiecie, gramy w giereczki, co nie? Dla mnie na przykład trudniej jest robić YouTube'y, trudniej jest robić jakieś TikToki, ale też jakby zgaduję, że są ludzie, dla których byłoby to dużo łatwiejsze. A to koty same tego nie mówią? Oczywiście, że mówią. Boże, oczywiście, że mówią to koty. Mówiłem czysto hipotetycznie, gdybym robił dubbing do kotów. Wszystko, bo streamerem nie każdy może być, nie? A influencerem na Instagramie może być właściwie każdy. Tak? Dlatego dałem, że streaming jest trudniejszy pod tym względem, konkretnie, bo wymaga od ciebie czegoś więcej. No, okay, ale muzykę dali mroczną.
co nie, jakby żeby widzowie widzieli, że jest grubo. Jeżeli, to widzisz, bo kwestia jest taka, że my jesteśmy wszyscy streamerami, dlatego ja uważam, że to nie jest tak trudne, ale jeżeli by wziąć kogokolwiek z ulicy i go wrzucić na, wiesz, do kompa i będzie streamuj teraz, to faktycznie dla niego to będzie trudniejsze. A kto jest głupszy? Kotu, cyfrę czy guzik? Nie, no dajcie spokój, obydwaj są mega inteligentni, no. Nie wyzywajcie guzika, dajcie mu spokój, on jest bardzo mądry, guzik jest bardzo mądry. Niż powiedzieć mu, dobra, tutaj masz cały scenariusz, bądź teraz taki na Instagramie albo na YouTubie, więc ma kogoś zagrać, nie? A to nie jest tak, że to jest rzut monetą, że ktoś może lepiej streamować, ktoś będzie lepszym YouTuberem? Uważam, że każdy streamer, który jest dobrym streamerem, będzie dobrym YouTuberem, tak samo. Też tak uważam. A nie każdy YouTuber będzie dobrym streamerem. Też tak uważam. Uuu, Sigma! No to dlaczego stoisz tam? Jakie było pytanie? Streaming jest trudną pracą w porównaniu do reszty influencerów. Dałeś na nie? Tak, nie. No nie, no, bo uważam, że jak już jest się streamerem, to jest prostszy, jeżeli już wejdzie w pewne mechanizmy. No, bo to zależy, jakie masz poziom. Patrzę na siebie. Zaczynać od zera uważam, że jest dużo łatwiej zacząć na Instagramie, szczególnie jak się ma dobre ciało i jest się kobietą. No to na pewno na Instagramie, znaczy nie, na Twitchu wtedy też... Tak mamy na wstęp. Na Twitchu też wtedy łatwo zacząć pewnie, no. Ale nie no, zależy wszystko. Jeżeli ktoś już jest streamerem, to uważam, że łatwiej jest prowadzić pracę streamera. Łatwiej mi jest na przykład sobie usiąść, odpalić CTS-kę na 3 godziny czy 5 i planować jakąś produkcję na YouTube. Zgadzam na przykład, się. Nie? Ale jeżeli ktoś ma zacząć od zera, no to uważam, że trudniej jest być streamerem, bo to nie jest dla każdego po prostu. A każdy może być w obecnych czasach, może być influencerem na Instagramie czy na YouTube. Popo, coś masz? Za dużo. Streaming jest trudniejszy, bo w nim musisz być jakkolwiek prawdziwy, tak uważam, a większość influencerów... Nie, no streaming to jest banał, widzowie, zobaczcie, ja to odpalam, myk, rozmawiam z wami, oglądam filmy na YouTubie. Wiadomo, że to dużo pracy, ja jestem, dużo pracuję i poświęcenia, ale daję radę, co nie? A na przykład oglądaliście na przykład niedawno odcinek, co wyszedł, zostałem kapitanem na regatach influencerów, tam ile pracy musiałem włożyć, żeby zostać tym kapitanem? Czuć szale, co nie? Czuć szale. Serów to pierdolni oszuści. Łatwiej jest udawać kogoś, kim się nie jest, niż być... W ogóle muszę na Instagrama dodać, że odcinek przed zjomałem, żeby ludzie obejrzeli. Dobra, zrobimy jakieś ładne ujęcie. Streaming może więcej czasu pobierać, bo jest to wszystko na żywo. A, jeszcze oczywiście ja to robię z pasji, bo tak naprawdę dorabiam w kopalni sobie w wolnym czasie. A filmik TikTok można szybko wszystko skondensować, nagrać na zaś, ale jednak mam wrażenie, że nagrać fajny odcinek na YouTube, który obejrzy dużo osób. Totalnie się nie spodziewałem, że tyle osób się przypierdzieli do moich butów. Masakra. Ja myślałem, że wyjdę na jakiegoś debila, że coś głupiego pójdę, ale wszyscy się przypierdzieli, że mam buty brzydkie. YouTube jest trudniej niż odpalić streama, gdzie idziesz po prostu po rynku i... Nie, no zobaczcie, widać jakie są brudne. Ja, bo tak naprawdę, żeby dotrzeć do tej Warszawy, gdzie nagrywali, to musiałem przez takie bagno przejść. I miałem tylko te buty, dlatego są takie brudne. Nie wiem, no. Nie, to znaczy z kopalni wróciłem, bo zaraz to było po mojej zmianie w kopalni, dlatego są takie brudne. Mam wrażenie, że stream i ryly obejrzy każdy, bo jest na tyle, tak mało jest tego na Twitchu i cokolwiek zrobisz poza graniem, już masz jakąś widownię, już masz jakieś zahaczenie. Nie, jak odpalisz YouTube'a, który każdy ogląda, to jest prostsze, a naprawdę zrobić coś takiego, bo to jest tak, jak jesteś osobą, co nie robi IRL-a, zrobisz jednego IRL raz na pół roku, to jest okej, ale pomyśl o tym sobie, żeby zrobić na przykład content, który się opiera głównie na IRL, zrobić trzy IRL-e w tygodniu, jest jedną z naprawdę najtrudniejszych rzeczy, która jest. Dlatego było tyle osób, co ma plecaki, jest tyle osób, co lata wszędzie i tam szuka albo robiło IRL, ale nikt, albo dosłownie jest chyba garstka osób, który jakby content IRL jest głównym ich jakby tematem. No, kiedyś trzeba będzie jeszcze zrobić jakiegoś luźnego IRL-a, jak Legion ze swoim sprzętem przyjedzie do Wrocka. Tym przewodnie. Mi się wydaje, że to też chodzi o to, jak się bardzo maksuje daną część, bo na przykład jeśli YouTube chcesz maksować na zasadzie, że robisz jakieś gigaprojekty, czyli jakieś sabotażystów i tak dalej, no to generalnie jest to jakby nakład pracy jest dużo tak samo. Jeśli chcesz na przykład, poświęcasz się bardzo dużo w temu streamingowi, czyli wymyślasz content, tutaj robisz jakieś IRL, to znaczy, że naprawdę dużo planujesz, no to faktycznie może to jakby dużo pracy w to możesz wkładać, no ale wiesz, na przykład przyjdzie jakiś ktoś, Izak przyjdzie, odpali sobie, pogra 5 godzin w CS-ko, no i gitara, temat zrobiony. No. Filozoficznie to pytanie podeszliśmy, no bo... Prawda. Jedni stanęli na nie. Oni mają kanały na YouTube, że oni tak myślą? Dużo z nich, nie wiem czy mają kanały, chyba część z nich ma po prostu jakieś shoterskie takie, wiecie? Oni głównie są streamerami, dlatego mi się wydaje, że też brakuje u nich trochę porównania, mi się wydaje, bo mi się wydaje, że oni głównie streamują. I nie wiem, czy mają, może mają jakieś shoterskie, ale nie mają takiego czysto chyba YouTube'owego, więc wieszcie. Z moim zdaniem, wiesz, mówiąc z perspektywy streamera mocno. No, ja mam taki, mam coś takiego, że ja też mam dwie perspektywy ogólnie. I przez to, że mam dwie perspektywy, to mam też wrażenie, że trochę inny pogląd mam. Z uwagi na techniczne rzeczy oraz technologię, scenariusze, pomysły, a drudzy... Nie no, byczki, dobijemy na jednym ze swoich tysiąca, dobijemy ten milion. Ja już naprawdę, mi niewiele brakuje
do miliona, bo brakuje mi raptem ile? Tylko 113 tysięcy subskrypcji. Jeszcze kilka razy wrzucę koty i mamy milion. A propos charyzmy, podejścia człowieka i tego, jak wygląda to od tej strony psychologicznej, więc też bym powiedział, że trudniej będzie prowadzić dobre treści na YouTubie, ale dla kogoś, kto będzie dobrym streamerem, no to będzie łatwiej. Go next. Przejmuję się liczbą widzów na streamie. 3, 2. Ja tutaj miałem taki dylemat. Czy ja się przejmuję? Wydaje mi się, że nie w sumie chyba. No bo ten, ja i tak nieważne, czy mam dużo, czy mało, to staram się robić to, co mi sprawia przyjemność. Co nie? Tak mi się wydaje. Na pewno nie mam jakichś takich, wiesz, przerażających liczby. Typu, wiesz, nie wiem jakby było, jakbym, bo ja generalnie mam małe liczby, więc mi się wydaje, że u mnie to nie ma takie, wiesz, u mnie nie ma to takiego znaczenia. Nie, że mnie nie obchodzicie, debile. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że ja zawsze jestem tak samo zajebiście zachowuje się niezależnie od tego, jak dużo was mnie ogląda. O to chodzi, tak jest przekaz. Czyli nieważne, czy ogląda mnie te 50 osób, czy ogląda mnie te 200 osób, to będę dla każdej grupy ilości tak samo dobry i tak samo zajebiście będę się z nimi bawił po prostu. O to chodzi, widzowie, no. Jeden. Ale nie byłem tu pewien, nie miałem takiej, tu miałem takie, czy ja się przejmuję, miałem taką kminę, co nie? Byłem taki, czy ja się przejmuję ilością widzów? Chyba nie, co nie? Chyba nie, nie ma u mnie aż takich przeskoków, ale chyba się nie przejmuję właśnie. Ja myślę, że może nie przejmowanie się, ale kierowanie się tym, bo jeśli widzisz, że liczba widzów wzrasta, to znaczy, że coś robisz dobrze i możesz to kontynuować albo iść w tym kierunku. Ale też no, nie zależy, że o dobra, nie odpalam tej gierki, bo tego akurat nie chcą oglądać, że trzeba to no. No, ja właśnie raczej wiadomo, że nie odpalę raczej Starfielda, bo czy jakąś taką totalną, totalnego zabijaka, ale na przykład raczej nie mam czegoś takiego, że na przykład nie odpalę jakiejś gierki, bo będę miał, wiesz, na gierki, na którą mam ochotę, bo będę miał mniej widzów. Wiadomo, że gdzieś tam, no jakby tak bardzo skrajnie starałem się nie pójść, bo po prostu chcę, żeby dla was to też było ciekawe, ale na przykład jak mam jakiegoś vibe'a na jakąś fajną giereczkę i wiem, że na przykład mam z jakąś mniejszą popularnością się wiąże, na przykład jak Abiotica cisnęliśmy i nadal zamierzam do niego wrócić, no to jakby tak wkręciłem się trochę w tą grę, a wiedziałem, że ona na przykład nie jest taka catchy dla wszystkich, co nie, mimo wszystko, ja się bawiłem wybornie. Rudzi się sprzeciwili, no właśnie widzę, że dwie różne strony, no nie, pewnie coś mi do oka wpadło i nie widziałem, gdzie poszła. Rzadki mankier nieuczesany mówi z zrozumiałym języku. A, bo ten miała mikroport i ten mikroport szedł do tłumacza i za pomocą AI poprawiali właśnie dźwięki, przez co da się ją zrozumieć, bo normalnie to nikt nie rozumiał, co mówi ogólnie. Postprodukcyjnie jest AI poprawione właśnie to, co mówi, dlatego rozumiecie, o co chodzi. Na początku myślałem, że zrobią napisy, ale widocznie widzicie, technologia, te sprawy, wszystko idzie do góry, moi drodzy widzowie. Może tym się kierować, nie aż tak przyjmować. Ja bardziej rozumiem przejmowanie się takie, że wiesz, jest spadek widzów, to jest spadek smutna, nie wiem, chce ci się płakać, czy ci się nie chce, od razu wiesz, nie jesteś chodzić teraz. To samo ja. A to dlatego na czacie nie odpowiadasz nigdy? Tak, już teraz nie, po prostu, bo boję się, że wiesz, że mi odpowiedzą, będę płakać wtedy. Ja to odpowiem, czy będzie 2000, czy 1000, dla mnie i tak robię to samo, tak jak robię to samo. Jak było to? No to wtedy nie robię tego do roboty. Bo dlatego, że... zależy na tym, żeby ta liczba widzów była wystarczająca. Jak masz ciągle tą wystarczającą liczbę, no to już się nie przejmujesz tym. Nie ma takiej części, że jest 2000, nawet z bomby 100, to jest tak stopniowe. Da się. Nie, no ja faktycznie nie przejmuję się, ale zbyt wiele razy się skończyłem, bo wcześniej to się dało na banie i ludzie o tym nie wiedzą, ale w życiu streamera wydaje mi się, przynajmniej ja tak funkcjonuję, u mnie jest... Jak moje streamy upadną, to zawsze jeszcze mogę przerzucić się na YouTube, co nie? I znowu odświeżać stare kotlety przez resztę mojego życia. Zawsze sinusoida od początku po dzień dzisiejszy i faktycznie podpisuję sobie kontrakty jakieś sponsorskie, kiedy są duże liczby, a potem się opierdam, zarabiam się, no i tak to działa. Myślę, że ostatecznie na koniec dnia nie ma znaczenia, ile mamy widzów. Jeżeli patrzymy na tak na pracę, bo jeżeli wasze samopoczucie zależy od tego, no to mina zbitego psa i idziemy robić tatuaż. Nie? Mina zbitego psa. No co? Ja po tylu latach na pewno też się nauczyłem, bo to jest sinusoida na Twitchu i mogą ci pisać, kurde, przez 10 lat, że już się skończyłeś i w ogóle, a później wracasz, robisz coś fajnego. I jakby ja nawet, to przejmowanie się moje, to nie jest tak, że będzie mniej widzów, ja się będę przejmował tym i będę płakał, bo już się nauczyłem, żeby się tym nie przejmować, tylko mówię, starałem tutaj po tej stronie, bo bardziej kwestia jest taka, że jeżeli są naprawdę super liczby na streamie, to bardziej na ciebie wpływa pozytywnie, tak? I to sprawia, że wiesz, czujesz, że robisz coś fajnego i tak dalej. Dlatego bardziej na mnie wpływa liczba widzów wysoka pozytywnie niż
mała czy niska widzów miałaby na mnie wpływać negatywnie, bo wtedy to się nie przejmuję tym specjalnie, bo tak jak mówię, jestem w tym tyle lat, że to już tak na mnie nie wpływa, tylko bardziej się cieszę z tych sukcesów, które się gdzieś tam odnosi, tak? Po tylu latach, po tylu tekstach, gdzie ludzie mówią, że się skończyły, że już nic z tego nie będzie, że już iść do normalnej roboty, a tu się okazuje, że nagle coś tam fajnego wpadnie, więc to raczej pozytywnie na mnie wpływa. Bladzi ręce do tyłu będzie udawać poważnego, no bo tak, bo stwierdziłem, o Boże, chyba jak debil wyglądam, a to dam tak ręce do tyłu, to będę wyglądać na mega poważną i bardzo mądrą osobę. Tak motywująco. Tak. Ciekawe, o czym myśli Bladzi podczas tej merytorycznej dyskusji. Ja tam pewnie liczę te jakieś szlaczki na suficie. O, tu prawie zasnąłem. O, a ja myślę tak samo jak Izak, bo mi się nie chce już gadać. Ja generalnie mam takie podejście, że ja po prostu nie mam za dużej widowni, więc ja tam nie przejmuję się tym za bardzo. Nie chciałem z tym. No, nie mam za dużej widowni, no to się nie przejmuję, no. Jak masz mało tej widowni, to jak będzie spadek, to nadal byś miał mało, więc co to za różnica? Zacząłem na mikserze, żeby żaden znajomy mnie przypadkowo nie znalazł. Ja po prostu lubiłem grać w gry i streamowałem, bo lubiłem grać w gry. Jestem w momencie takim, że nie mogę grać w gry na streamie, ponieważ mam za mało widzów, więc jedynie co, no to maksuję IRL-e i po prostu powiem szczerze, że chciałbym sobie usiąść i zagrać sobie w Dotę na streamie. Co za hipokryta, przed chwilą stanął, że jestem zadowolony ze swojego kontentu, robię co chcę. Co powiedziałeś? No tak było, ty! No ja się staram robić rzeczy troszeczkę inne niż wszyscy, no ale nie zawsze idą za tym wyniki, więc tak nie 100% jestem na tak, ale wydaje mi się, że chyba robię rzeczy okej. No przed chwilą mówiłeś, że jesteś zadowolony ze swojego kontentu, robię co chcę, jest super gitara. Nie, nie da się spać, kiedy już leżysz. Nie, no ale żeby nie było, ostatnio jest całkiem ładnie, widzę. Ostatnio jest całkiem ładnie, zwłaszcza jak Gmodka nagrywamy, to jest nawet nadzwyczajnie dobrze. Więc żeby nie było, ja jestem bardzo zadowolony, no ale wiadomo, nie przejmujemy się, jak spadniemy, to dużej zmiany nie będzie. Jestem zadowolony z tego, ale po prostu... Ale zagrałbym w Dotę. Ale zagrałbym w Dotę. Ale byś sobie pograł, no. Nie, ale zagrałbym, ale i tak się cieszę, że jestem w tym momencie, że sobie mogę gdzieś tam... A jak ja będę chciał sobie w coś pograć, to sobie pogram. Ale no po prostu chodzi o... W tym momencie, że sobie mogę gdzieś tam... A jak ja będę chciał sobie w coś pograć, to sobie pogram. O, idealne. Poczekajcie, zrobię zdjęcie na Instagrama, bo będę musiał wrzucić, że te... O, odcinek ze mną. Komentarze pod odcinkiem, jesteś gwiazdą. Mam nadzieję. Potem przeczytamy komentarze. Ale to potem. Jak obejrzymy za godzinę, obejrzymy ten materiał, to akurat. Jeszcze godzina przed nami, widzowie. Dobra, zalecimy dalej. No po prostu to chodzi o to, że jestem, wiesz, no... To nie jest coś takiego, co wpływa na mnie, że o Jezu, mam 200 widzów, no to nie będę, nie wiem, nie odpalam stream albo mi jest smutno, ale na pewno zwracam uwagę, że jeżeli robię coś i w tym jestem dobry, no Multi też ogląda? To, niż coś... Co ty, w tej chwili? Musimy to zobaczyć na żywo, ale tego na chwilę zobaczymy, czy ogląda. Prawda jest taka, że w Stanach jest dużo streamerów, którzy też nie ogarniają i to jest ich atut. Będziemy potem musieli obejrzeć reakcję Multiego na reakcję na odcinek Jomao, w którym jest Bladeusz. O bogowie, ile oglądania! Patrząc na moje zasięgi, to chyba jednak jest... O nie! Dobra, wystarczy tego dobrego. Musiałem zobaczyć, co powie Multi. A powiedział, o nie! No, bo widzisz, to króciutko, no. Co na przykład mała część osób chce oglądać się? Twitch to toksyczne środowisko. Twitch to toksyczne środowisko. Chyba trochę tak, co nie? Bo tu pełno jest takich... pato streamerów, co nie? Twitch to... A chociaż nie aż tak bardzo, ale chyba tak. Bardziej chyba niż YouTube, co nie? 3, 2, 1. W sensie ja jestem generalnie kochany i generalnie uosobieniem dobroci i ten, uczciwości i tego, jak to się nazywa, dobrego przykładu. Ale tak jak patrząc na ogół, to... To chyba pato, co nie? Izak jest gąca. Ciekawe, czy Multi zwrócił uwagę na uwalone buty? Na pewno. No, jakby robił jakąś ocenę outfitu, to tam już koniec. To buty już zabiły. No iść tam. Ale gąs to YouTube'a, to Twitch jest, nie? Gdzie się ustawić? Taką kminę miałem. To zawsze się chodzi. Same c... nie, serio. Ale ja... On takimi mocnymi zwrotami poleciał, że musieli to całe wypipkować, co nie? No, bo to poszły wszystkie te, takie wiecie, banable słowa. To jest właśnie to, że nawet sama polityka Twitcha sprawiła, że takie rzeczy to jest słowo klucz. To jest humor, który bawi ludzi, szczególnie na czacie i przeplata się to. Szukanie szpilek, wbijanie to ironiczny żart, cały czas docinanie w formie tego, o jak jest śmiesznie, jedziemy z ku...
No jest, jest toksyczny, definitywnie. Nie no, jest parę takich streamerów, tak mi się wydaje. No, Nieuczesany też chyba nie ma z nikim dramy na przykład. To chyba mi się wydaje, wiecie, a jaki vibe robisz, co nie? Niektórzy są, bo niektórzy są tacy, że lubią się, wiecie, tak ponapierdzielać ze sobą. A niektórzy są tacy spoko po prostu. No, Multi do ciebie mówi? Co, Multi do mnie coś mówi? Że Irele możesz robić? No, ja bym Irele zrobił. Musicie mi mówić, co powiedział Multi, bo jest za późno, wchodzę. Nie no, to potem będę musiał obejrzeć. No i potem widzicie, widzę, będę musiał jeszcze raz obejrzeć ten sam film, ale tym razem będę musiał obejrzeć, jak Multi ogląda film ten i będę musiał go też skomentować. No ile to roboty, co nie? Mi się wydaje, że kartek spotkać taką... Powiedział, że dobrze, że w różne gierki grasz, a nie tą samą. No! I elegancko! Bo taka jest prawda! Patrzę po prostu... Nie wiem, chcę próbować jak nie patrzeć, odcisnąć do ziemi, żeby... Kolanek, tak, kolanek. No. Po prostu żyć. Jak najgorzej, ziomko. Myślę, że każdemu z nas ktoś życzył śmierci na Twitchu. To jest środowisko takie, że tam ludzie przychodzą się też wyżywać, napisać, jemu się coś nie udało i mówi, ale kur... Teraz pocisnę. Zresz się z Ginoldem? Nie, nie znam się. Jadę z nim. Jadę z tą szmatą. Sztywny git z ciebie, Bladi? A, dziękuję. No tak jest, jest toksyczny. I to z kilku kolegów. Skoro wam wszystkim się to nie podoba, to uważacie, że jako streamerze macie jakikolwiek na to wpływ, żeby to... Irele z Jeżakiem? Znaczy, ja powiem ci szczerze, że jakby Zjeżak był chętny, tylko że kurczę, musiałbym... Ja bardzo chętnie. Gorzej mi się wydaje, że technikalia jest tam tu problemem, bo ja bardzo chętnie bym robił takie rzeczy. Musiałbym chyba mieć osobę taką czysto od techniki, co nie? Na przykład taki Legion, bo ja mam wrażenie, nie? Że ja sam bym tego nie ogarnął. Musiałbym mieć chyba takiego Legiona, który po prostu byłby moim technicznym i on by to ogarniał, bo ja na przykład jakbym ja widziałem, jak Legion to ogarniał. Jak ja miałbym to wszystko ogarnąć, żeby ten stream łączył się z moim komputerem, żeby tam coś działało, żeby to ja się łapię za głowę i mówię, ja pierdziele, kurwa, jak ja przez 5 lat Sound Requesta ogarniałem, to i teraz mi każą Irelela ogarnąć. Nie, no nie ma opcji, widzowie. Musiałbym ciężką ręką Legiona to zrobić i wtedy może by się udało. Zakorzenione w kulturze, ale to nie jest tak, tak, że ci widzowie, co na przykład piszą, życzą ci śmiesznego, ale to zawsze jest abstrakcyjnie, ale to... A co się w ogóle robi na takim IRL-u? Bo mi się zawsze kojarzyło, że generalnie to trzeba mieć chyba i tak koncept, co nie? Tam chodzi gdzieś do jakichś fajnych miejsc, co nie? Tak, w sensie inaczej, tak raz na jakiś czas to da się wymyślić, ale tak, żeby codziennie robić? To nuda chyba, zawsze mi się kojarzyło, że tak na... No chlej, wiadomo, że chlać można, no to wiadomo, że tak, ale tak na co dzień, wiecie, to chyba ciężko tak wymyślić content. Często są nawet ci widzowie tacy najbardziej stali, tak wiesz, to przychodzą cię codziennie i codziennie czuć coś, nie zawsze się przychodzą coś złego, ale są codziennie, nie? I po prostu czasami się na ciebie wyżyją. I tak jest... Nie no, moi widzowie się na mnie nie wyżywają, jesteście kochani widzowie. Zawsze pozytywni, zawsze mili, takie jest właśnie u mnie środowisko. Wiesz co, mili, kochani. Niektórzy mają toksyczne ten widzów, a ja nie mam, no trudno. No bo on je pomidorówkę przed komputerem i nagle przerwa, jeba cię rybcą, spacja i wiesz. A Izak, a ty, jako że jesteś długo streamerem, to uważasz, że zawsze na Twitchu było tak... Ale masz brudne buty! Nie, no wiem, no siupa straszna. Ja generalnie, ja się zaraz pod stół schowam z powodu tych butów. No siupa straszna generalnie. Samotoksycznie, czy to się zmieniało na przestrzeni lat? Myślę, że się zmieniało też, na pewno. W sensie, jak jest teraz? Lepiej czy gorzej? Na pewno jest dużo gorzej, na 100%. W sensie, wiesz, ale kiedyś Twitch był mały tak naprawdę, tak? No było kilku streamerów, no, może było kilkunastu streamerów w Polsce tak naprawdę, którzy mieli jakieś tam liczby. I mam wrażenie, że się ludzie trochę bardziej wspierali, ale to zresztą na YouTube było bardzo podobnie, nie? Że wszyscy się właściwie znali, te community się przeplatały naprawdę od gamingu po lifestyle, wszyscy się gdzieś tam razem wspierali, kumplowali, a przez te lata, przez to, że dochodziło coraz więcej youtuberów na YouTube. No mam taką minę, co ja tu robię? Tam razem wspierali, kumplowali. Nie, ja teraz myślę, kurde, jakie mam ubrane buty. Ciekawe, czy ktoś na to zwrócił uwagę. A przez te lata, przez to, że dochodziło coraz więcej youtuberów na YouTubie i streamerów na Twitchu, no to też tych widzów było coraz więcej, tak? I to się wszystko tak rozdrabniało, mam wrażenie, że zamiast się wspierać, to ludzie zaczęli z sobą jechać. Także tak mi się wydaje, że z czasem było coraz gorzej i gorzej. Myślisz, że to wina kogoś specyficznego? Nie, myślę, że nie. Myślę, że to po prostu takie już wyszło. Poczekajcie. Mi się wydaje, że z czasem było coraz gorzej i gorzej. Myślisz, że to wina kogoś specyficznego? Nie, myślę, że nie. Myślę, że to po prostu takie już wyszło. Wszystko przez Disa tak naprawdę. Taka prawda, on najbardziej na to zaczął zwracać uwagę, to każdy stwierdził, że też będzie robił, żeby ino wkurzyć kogoś. Boję się zrobić przerwę w streamowaniu. 3, 2, 1.
Nie, ja się nie boję, widzowie. Wiem, że nieważne, czy bym zdrowy. Zresztą, co ja gadam? Zdarzają się przerwy. Czasami gdzieś pojadę na wakacje, to nie ma streamów, no i tyle. No albo jak się napierdzielę jednego dnia, no to ciężko, żeby tego samego dnia był stream, bo jestem na przykład, może się zdarzyć, no ale jestem na przykład, jak się nawalę, no to zazwyczaj jestem już nawalony, to nie odpalam stream. Ale moi widzowie to rozumieją, to jest normalna rzecz, naturalna kolej rzeczy, że może się tak zdarzyć. Jak kocha, to wróci, właśnie. To, że czasami się wyjdzie po mleko i się nie wróci przez jakiś czas, to nie jest powód, żeby od razu dramatyzować. Tak, kiedyś na pewno się bałem, w momencie kiedy cały czas się kręciły liczby i byłem na topie, to na pewno. Wtedy to były takie czasy, kiedy bałem się, że... W urodziny w ogóle nie byłeś nawalony i streamowałeś? No nie byłem. Zrobię sobie przerwę. Przecież to był grzeczny, family friendly content. Na 2 tygodnie i wrócę, już będzie gorzej, nie? I miałem takie FOMO na pewno, że chciałem streamować na okrągło. Teraz dużo ważniejsze jest... Jak multi coś o mnie mówi, to mi szybko przekazujcie informacje, to będziemy to szybko będziemy analizować. Dla mnie... Bo wszystkie protipy muszę poznać, żeby wiedzieć. Moje zdrowie psychiczne, czas z rodziną, jakieś tam moje inne projekty, jak czasami coś się kręci. Wziąłbyś walkę na fame? Zależy od pieniędzy chyba, wiecie? Generalnie teraz nie mam jakiegoś parcia takiego gigantycznego, no ale jakby mi zaoferowali jakąś taką pojebaną sumę, no to nie wiem, czy bym odmówił, no bo wiadomo, no jakiś tam pieniądz zawsze się przyda, co nie? Ja w końcu tu biedę teraz trzepię, więc jakby mi jakieś takie pieniądze zarzucili, to no nie wiadomo, czy bym się nie skusił. No nie wiadomo, nie mogę powiedzieć, że nie, bo nie wiadomo. Jak to się mówi, chuje. Więc na pewno to już nie jest ten czas, kiedy się boję. Kiedy potrzebuję przerwy, kiedy chcę zrobić coś innego, kiedy potrzebuję odpocząć, pograć sobie nawet w jakieś gry. Takie są najlepsze, Eryk. Gry na off-streamie to robię i się tym nie przejmuję, bo koniec końców życie nie toczy się tylko na Twitchu. No, nie boję się przerwy. Zresztą miałem jedną przed chwilą i będzie kolejna i na pewno będzie za rok i tak zawsze działałem w sumie. No ja mam także też już miałam parę przerw, ale ogólnie i tak główny zarobek mam ze współprac związanych z TikTokiem czy Instagramem, więc raczej też nie boję się o zaplecze finansowe. A, no to ja się nie boję zaplecze finansowe, ale po prostu mam jakby... Siema, Chodek! Takie, że dostałem tą szansę od losu, mogę być streamerem, to jakby chciałbym najbardziej korzystać, jak tylko mogę, więc jakby żadne okazji... Kiedy jest 100% achievementów Payday 2? Kurczę, no będę musiał wrócić do Paydayka 2, bo w sumie trochę szkoda byłoby nie zrobić tych 100% achievementów. To prawda, Maxfrot, to prawda. Nie wiesz, że robię tak pieniędzy, bo to są dobre pieniądze, raczej nie wiem, niskim kosztem. Więc jakby boję się, że jeżeli teraz to nie korzysta, to jakby taka okazja może nie pojawić. To trochę toksyczne, ale tak. No ja też tak uważam, może nie miałem jakiejś takiej dużej przerwy nigdy, może też dlatego i nie mówię tu o jakimś tygodniu, dwóch, ale na przykład tak miesiąc, jakbym dwa zrobił, to... Mnie teraz komentuje szybko! Szybko, co multi mówi o mnie? Dobra, no nie, musicie mi mówić, co mówiło o mnie, bo jak ja już włączam, to już nie mówi o mnie, więc widzowie to musicie mi pisać od razu, co o mnie powiedział, wiecie, bo to nie da się zrobić, widzicie, no jak ja już włączam, to już o czymś innym gada. To mam takie obawy, że na przykład, że nikt nie przyjdzie już, nie? Ja generalnie też na przykład codziennie streamuję i czasami też zdarzy mi się gdzieś wyjechać, więc robiłem już jakieś przerwy, ale ja mam... Nie no, przesadziłeś trochę, Bladis, z tym codziennie streamowaniem, nie wiem, co mnie strzeliło do głowy. Też na przykład codziennie streamuję... Na przykład powiedziałem. Mój czasami też zdarzy mi się gdzieś wyjechać, więc robiłem już jakieś przerwy, ale ja mam takie podejście, że jak nie będę streamował, to po prostu będę robić na pewno jakieś inne grube projekty, więc nie przejmuję się tym. Na przykład Bladishoty. Na pewno gdzieś się będę pojawiał. Pozytywny ziomek, nie? Codziennie, no z tym codziennie trochę poleciałem. Ja w porównaniu do większości twórców tutaj wydaje mi się, że nie mam jakiegoś takiego idealnie mocnego community. O nie! Powiedział, że mam brudne buty? Nie! Wiedziałem, że zauważy, ale wstyd na cały świat. Zależy od tego, ile streamuję pod rząd i coś, jaki mam streak i jak długo i jak dużo rzeczy robię, no to od tego zależy jest duża moja widownia i po prostu wydaje mi się, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zrobić przerwę, bo wydaje mi się, że każda przerwa po prostu pod względem widowni. O, jaka siupa! Cały świat już zapamięta Bladeusza z tego, że ma brudne buty, najgorzej. Po prostu jakoś wpływa. To tyle. Koniec. Yo. Zradowałeś chuj. Streamerzy mogą sobie pozwolić wizerunkowo na więcej niż reszta influencerów. Tak, tak, spokojnie. No bo to stream, to przeleci i potem streama nie ma zazwyczaj. 3, 2, 1. Nie dałem? A, to ciekawe, bo mi się wydaje, że bardziej chyba tak powinienem pójść. To czemu poszedłem wtedy na nie? Kurczę, już nie pamiętam, co ja zrobiłem.
Chyba, no chyba, że, bo może zależy jak to interpretować, co nie? Że po prostu, no zawsze sobie robisz, że po prostu wiesz, zawsze sobie, wiem chyba dlaczego tak poszedłem. Że nie tyle mogą sobie pozwolić na więcej, co na zasadzie, że wiesz, nieważne gdzie robisz sobie PR, ściągałeś od nią, bo od nieuczesanej ściągałem, dlatego poszedłem, odruchowo w tą stronę poszedłem. Siema, jak masz fotel, bo szukam sobie jakiegoś, Genesis, a wiecie, fotel Genesis mam, bardzo fajny, a jak wejdziesz na sklep Genesis, to z kodem Bloody masz 10% zniżki, więc generalnie warto się zastanowić, więc zachęcam, Genesis, no, fajny sklep. Bo mi się wydaje, że ja poszedłem, oprócz tego, że poszedłem tam, gdzie nieuczesano oczywiście, bo wiadomo, no, nie będę przecież się zastanawiał nad pytaniem. Wiesz, ja wyszedłem z takiego założenia, że nieważne, gdzie się coś odpierdziela, jakby w każdym miejscu trzeba dbać o swój PR, tak mi się wydaje. No i generalnie wiesz, nieważne czy coś odwalasz na streamach, czy coś odwalasz na YouTubie, no to tu i tu dbasz jakoś tam o swoją reputację, co nie? Więc jakby nie możesz sobie pozwalać, żeby być jakoś bardziej klejonym na streamie. Po prostu jak jesteś odklejony, to musisz być tu i tutaj, żeby wszystko się zgadzało. Teraz z perspektywy czasu to chyba bym powiedział, że w sumie tak, ale wtedy mi się wydaje, że właśnie taką miałem przekminę. No, jak robię bloody shoty na streamie, to potem montuję z tego odcinek. Win-win. No to Isak. Uważam, że streamerzy sobie mogą pozwolić na więcej, gdyż nie potrzebują tak bardzo pieniędzy ze współprac, bo jeżeli ich głównym źródłem utrzymania to są suby, reklamy na Twitchu, no to może te współprace nie są tak ważne dla nich. Pokaż tak? mi takiego streamera, co się ze subów utrzymuje na Twitchu. Nex. Oprócz Rybsona? Nex, Evron przez długi czas na pewno, tak. Myślę, że Multi też bardzo mocno się utrzymał ze subów. Ale to masz taki mały procent ze wszystkich streamerów i przez ten mały procent zjesz całą resztę? Tak. Nie mogę? Nie, ja uważam, że możemy sobie na więcej pozwolić, tak jak mamy bardziej kametryczne grono, jakieś takie gramy na nas nie oddziałują. Może czegoś afery i tak dalej, ale tak. To się rozbija po prawce, gdy iść w czwartku. Na Twitchu? Na Twitchu, no. Mi się wydaje, że na YouTubie to możesz nawet... Albo nieważne. No. Po prostu ludzie zapominają. Mi się wydaje, że to nawet nie chodzi o tutaj środowisko Twitch, YouTube, tylko to jest bardzo uzależnione od osoby, po prostu jaki budujesz sobie wizerunek. I jeśli budujesz sobie wizerunek takiego pato streamera, no to możesz sobie na więcej rzeczy pozwolić wtedy. A jak już tam próbujesz trzymać jakiś standard, to jak coś odpierdzielisz, co nie, coś zrobisz, to mi się wydaje, że będzie jakby wybuchnie wokół tego jakby większa, wiesz, kontrowersja, to będzie takie oburzające, że jak mogłeś, że robiłeś content tutaj family friendly i nagle coś... Ale się rozgadałem, to niepodobne do mnie. Tak mi się wydaje, że to mocno tak jak się budujesz, bo jak na YouTubie się budujesz na takiego łobuziaka, to też mi się wydaje, że dużo rzeczy może ci umknąć. Bardziej kontrowersyjna rzecz, jak na ostatnim przyjść do Bobby, zjadasz... Łobuziaka, to też mi się wydaje, że dużo rzeczy może ci umknąć. Bardziej kontrowersyjna rzecz, jak na ostatnim przyjść do Bobby, zjadasz Twitch dealer. Ale się rozgadałem, co nie, masakra, to do mnie niepodobne, że dasz tak duże ruchy jak Eminem. Będę to stałem. Zorientowałem się, że nic nie gadam przez większość odcinka. Wytrzeźwiałem, tak długo nagrywki trwały. Random Bros. No i on to jest jego słówka, jak właśnie na współprac. YouTuberzy, influencerzy, ogólnie TikTokerzy też nie mają, jakby dramy są, ale co z tego? To jest jako dodatkowy rozgłos. Ja mówię, że YouTuber jak jakąś dramę, to przepraszam, proszę, to jest taki kalcy kulczu, to taki tak, że jedno z kalcy, no wiesz, siema. Na ile kogo skancelowali ostatnio? Na YouTube? Nikogo, nigdy. Dobiera. Jak to? Przecież nagrywa dalej. Ja, nagrywa. A, on nagrywa. Tyś widziała, jak nagrywa. Gdyby hazard był w Polsce legalny, kręciłbym slotsy. Ja to powiedzieć, no co, jakby, gdyby hazard był w Polsce legalny, no to czemu nie? No kurczę, prosta piłka, co nie? Jak jest wszystko legit, to czemu miałbym je kręcić? Debil by nie skorzystał, prawda widzowie? No, a jako, że jest nielegalny, no to wiadomo, jesteśmy grzeczni. Izak. Zaraz się okaże, że Blady nic nie mówił, tylko ruszał rękoma i tylko w postprodukcji dałem ci głos i wony, żeby przełu nie było. Nie, dobrze, super, Izak. Czy jakie było pytanie? Ja by hazard był w Polsce legalny, kręciłbym slot. No tak. Jakby był legalny, no to... No właśnie, jakby był legalny, no to jaki jest problem? Jakby w ogóle co to za pytanie jest? Jest wszystko legit, no to o czym my tu w ogóle gadamy? No właśnie, co w tym rzeczy, jakby był legalny, tak? Ja się nie podpisuję pod wychowaniem widzów. No ale... We wtorki streamy z kasyna i w soboty. W obecnych czasach jako rodzic nie jesteś w stanie zapanować na tym, co twoje dziecko przegląda w internecie. Jak nie? Każdy ma telefon, swój internet. Ale jak dziecko już ogląda popa, to nie może telefonu. Być gorzej. No. Kogo? Jak ciebie ogląda dziecko, to ten hazard to przy tym.
Właśnie, jest to... Ale nie, no, człowieku, no ale tak, ja tiry rozpierdam na ulicy. Multi mnie dogonił, tak szybko ogląda? Ja pierdykam, nieźle. Co, jak kupiłem dziecko, miałoby trafić do mnie? Jak małe dziecko zostałeś na Twitcha, to już jest, to ono już przepadło. Tak. W ogóle sam Twitch, no. Bo się, sam ja się rozgaduję za bardzo. Najmniejszy problem, jeżeli chodzi o Twitcha. A te baseniary, to jest problem. No. Na czym bym na kasynie siedział? Kiedyś w Las Vegas byłem w kasynie, to na ruletce siedziałem, lubiłem. Nie wiem, fajna ta ruletka nawet taka była, spoko. Bo wygrałem, dlatego tak, chwalę się. Albo szachiści pierdoleni. Makao. Nie słyszałem, że ktoś z Bandu też jest z baseniary. Ja słyszałem. $1000 wygrałem. Tak napalone, że wszystko postawię na... Tak, wszystko. Wszystko by są do ciebie, są serio. $1000 wygrałem na rulecie. No serio, mówię, na serio. Dalej mam pytanie, czy ty, kurczę, oglądasz pół godziny film, półtorej godziny? Ghost? Tak. Właśnie tak robię, więc proszę cię. Proszę cię, ja lubię sobie pogadać, dobra? Uważam, że nie... Uno w kasynie, dokładnie. Jesteśmy w stanie panować na... No i ten krupier mi daje, że... No niestety przypił pan tutaj 10 tysięcy, a ja daję mu Uno reversję. On, o nie! Na tym, gdzie nasze streamy idą, do jakiej widowni. Więc jesteśmy też odpowiedzialni za to, żeby promować jednak dobre rzeczy, no bo no, tak to wciągamy ludzi w hazard. Ale jest legalny. Poczekajcie, bo Izak milczy i się wykorzystuje Karolinę, żeby mówiła, dlaczego się nie zgadza. Tak, myślałem, że zapomnieliście o mnie trochę. Nie, ja pamiętam. Nie, no, jakby to, że tutaj stoję, to jest trochę hipokryzja z mojej strony, bo jakby jestem z CS-a. I reklamowałeś skrzynki. Reklamuję. Skrzynki, dokładnie. Reklamuję. Nieraz, ale uważam, że każdy influencer to jest trochę hipokryta, więc jakby to nie jest żaden problem z tej strony. Mi się wydaje, że tak jak mówi Karolina, że promowanie ruletek, hazardu jest bardzo trudnym przypadkiem i jakby promowanie tego wśród dzieci otwarcie jest naprawdę niebezpieczne. Jeżeli to będzie legalne w Polsce, pewnie bym się zastanawiał, ale uważam, że nie byłyby mi potrzebne te pieniądze do życia. Skodem Izak 5% do depozytu, moi drodzy. Jakie 5%? Jakby mi nie dali 15%, to bym nawet nie wchodził, wiesz, w negocjacje. Ja uważam tak. Wladi położył karty z Monopoly i domki, więc jak krupie na ruletce trafią na jego pole, to mu płacił 10 razy. Jak mamy, powiedzmy, osobę, która i tak będzie uprawiała hazard, to nieważne, czy na przykład jego ulubiony youtuber, streamer, czy ktoś. Nie, no generalnie ja wychodzę z takiego, wiesz, to też takie, to jest takie na wyrost, co nie, jeśli coś jest legalne, no to jakby, wiecie, ja uważam, że też, no bez przesady, co nie, no ludzie są, mają własny umysł, no i to jakby, wiecie, no to, moja wina, że ludzie się uzależniają od takich rzeczy, no nie moja wina, co nie, no niech zaczną, nie wiem, jakieś harnasie pić może, zamiast takie głupoty robić, czy coś, tak bym ludziom odpowiadał właśnie, no trudno, no zdarza się, no co zrobisz? Cokolwiek, gdy będzie to promował, czy nie? W następny wtorek będzie lepiej! Tu hazardziści po prostu zawsze będą hazardziści. Nie, powiedziałem ci przerwę od razu, przepraszam. Ale tak patrząc na case samych skrzynek CS-a przecież, to jakby to, że ci wszyscy streamerzy, łącznie ze mną zresztą, jak promowaliśmy przecież takie pojedynki, że ludzie wrzucali swoje skiny i się pojedynkowali na nie, czy były te różne ruletki, to uważam, że bardzo dużo młodych ludzi się wciągnęło w to. Niezależnie od tego, czy byli hazardzistami, czy nie byli hazardzistami, to uważam, że to bardzo dużo ludzi się w to wciągnęło, a uważam, że hazard taki będzie jeszcze bardziej niebezpieczny. Ja jakby mało to oglądam Izak, jak otwieram skrzynki i jestem normalny. No i stoisz po tej prawej stronie, żeby być prawie. Wytnijcie to, to nie jest. To idzie na początek, Mam kilku znajomych i nikt nigdy nie oglądał żadnego streamera, są mocnymi hazardzistami. Mam kolegów, co powiedzmy... I polecasz takie coś, takie życie? Nie, co? Polecasz takie życie hazardzistów? Nie polecam, ale są po prostu ludzie, którzy są po prostu od małego, mają skłonności do picia alkoholu, do palenia papierosów i są osoby, które mają... Dlatego ZUS też powinien być opcjonalny, jak nie uzbierasz kacki, to nie masz za co żyć na starość? Co nie? Dobry pomysł, Byczku, no. Fajnie, by śmiesznie by było. No nie uzbierałeś, no trudno, przypał. Tendencje do uprawiania hazardu, czy nawet do jakieś proste zakłady. To dlatego pojechałeś raz na Azji i kręciłeś slotsy? Ja lubię. Za odpowiednią kwotę przeszedłbym na Kika albo YouTube, żeby tam streamować. No ja już za późno, to i tak. No jakby mi zapłacili pieniądze, to debil by nie przeszedł chyba, widzowie, co nie? Przeszlibyśmy. Jakby dużo zapłacili, to byśmy przeszli. Ale musieliby dużo zapłacić. A na razie Twitch mi nic nie płaci, to czemu mam tutaj zostać? No jak debil byłbym, co nie? Izak. No, co byśmy nie przeszli? Wiecie, to jest jakby tak prosta analogia, no. Wiesz, jak mi na przykład, wiesz, tutaj na przykład na Twitchu nie mam żadnych takich dodatkowych tych, a jakby na przykład Kik mi powiedział, ej, Bladeusz, masz tu kilka tysięcy, streamuj sobie u nas, no to wtedy bym pomyślał, kurczę, no w sumie streamować, robić w sumie to samo, streamować, ale po prostu na innej platformie, gdzie mieć po prostu jakiś dodatkowy hajsik za to, no, musiałbym się mocno nad tym zastanowić. 20 zł to 20 zł, no.
Całą swoją karierę dostawałem dużo różnych ofert od po kolei, od wszystkich. Zaczęło się od Hitboxa, jak był Mixer, był Facebook Gaming, był YouTube Gaming, to chyba od każdego dostawałem propozycję i nigdy nie przyszedł. To było, mam opóźnioną kamerkę, czy mi się wydaje? Poczekajcie, odświeżę ją szybko. Okej, okay. O, teraz chyba jest lepiej. Tak mi się wydawało, że było lekko do tyłu. Bo zawsze dla mnie Twitch to była taka fajna rodzina, fajne community i jakoś ciężko mi było tylko zostawić, więc... Subuj! Staram się być lojalny, uważam, że też te pieniądze nie są mi potrzebne, bo też już swoje zarobiłem w swojej karierze, więc... Nie możesz być youtuberem? Nie wiem. Wszystkie lata zostałem na Twitchu, bo to jest coś, co budowałem i przy tym zostaję. A poza tym na Twitchu się kręci e-sport przede wszystkim, tak? A z racji tego, że mój kanał jest bardzo e-sportowy, no to myślę, że też przejście na Kita, tak? Czy jakąkolwiek inną platformę byłoby pewnie... No mówię, jak ciężką ręką Legiona ogarnie, to wprowadzimy. Na pewno nie. Takie zmiany, że będzie kilka platform. Czemu nie? Współegzystowanie. Ale aktualnie nie wiem, jak to zrobić, więc... Pewnie bym o tym myślał, ale na pewno na wyłączność nie ma takiej szansy. To będzie i to widzę za 2 miesiące. Ceor na tym. No mam wrażenie, że obecny kontrakt od Kika różnił się tym od poprzednich. Oj, tak. Wszystkich innych platform, że nie chcą cię na wyłączność, czyli możesz streamować i na Twitchu, i na Kiku. I w tym przypadku, jeśli mogę dalej dbać o swojego Twitcha, a jednocześnie zarabiać na Kiku, no to myślę, że tak, no, że tu bym się zgodziła. Kik, Twitch z pasji, Kik dla zarobku, tak? Tak, no. Mi się na przykład wydaje, że Twitch aktualnie dla Polaków robi bardzo mało, my nie mamy reklam. Robi? Nie robi. No to też prawda, że tak średnio dla Polski to akurat ten Twitch tak słabo rzeczy robi ogólnie. Nie ma reklam, tu już ostatnio chyba wróciłem delikatnie. Kontraktów chyba nie ma, nie mam bounty, tak jak inne kraje, na przykład Niemcy. Na przykład dziennie musi zarać na przykład 2 godziny w jakąś gierkę i jest odsłali kasę. Nic nie ma, co nas tu trzyma? Cała Polska żyje tylko właśnie Twitch Prime, mimo. Ja w piku z reklam to $40 potrafię zarobić. To przy jakimś average 5 koła na przykład. Nie wiem, przecież to jest tylko kwestia platformy. Jeżeli community zmieni platformę, która jest niemalże odzwierciedleniem Twitcha, mówię konkretnie o Kiku, no to słuchajcie, no odezwijcie się do mnie, kontrakcie. Nie, to jest proste. Ja mam na Twitchu ostatnie 3 miesiące średnią 900 osób i wypłatę przez ostatnie 3 miesiące z Twitcha mam 1100, 1200, 1100. Z samych reklam? Jakby ze wszystkiego, okay. Z samego Twitcha, więc wyobraźmy sobie, jakby na przykład widzieliśmy jakieś tam urywki, że ile kto zarobił z Kick Incentive program, no to są... Ale to jest hegemon, który tego udostępnia na platformę. Tak, o tym chodzi z Twitchem aktualnie. Oprócz tego właśnie, tam, że to jest hegemon, po prostu hegemon, który po prostu ma jakieś community, to i tam... No tak, on nic dla nas nie robi, jeszcze wprowadza jakieś... zasady, że gołego cyca można malować, a lasę nie można powiedzieć. Ej, a to jest właśnie bardzo ważne, że można mówić. No tak. To jest chore. Zasady, na przykład nie, coś w jakimś filmiku się pojawi i tak mi ten, jest niby to Sony Twitch Administration dla mema, ale kiedyś to nie było memem, mi się wydaje, że autentycznie, że jak kiedyś się pojawi stan w jakimś wideo, to się... To ja wysiadam, nie? A poza tym, nawet jak były... Czemu Trygon Rybson ma napisy? Bo prosił o nie. Powiedział, że ja chcę mieć napisy i gówno mnie to obchodzi, jak to zrobicie. No, tak powiedział. Nie, a tak serio, to prawdopodobnie mikroport mu wysiadł, bo wszyscy mamy mikroporty i prawdopodobnie dali, bo po prostu jego dźwięk jest łapany prawdopodobnie z innego mikroportu i dali profilaktycznie napisy, żeby każdy zrozumiał, co mówi. Twitch staff polski, wtedy to było chyba... Nadie wygląda na tym filmie, jakby nie wiedział, co tam robi, bo tak właśnie jest. Jasmine i Deszczu. Dostałem bana kiedyś po jednym streamie i uwaga, nie mogli albo nie chcieli powiedzieć mi za to. Zobaczcie, dostałem bana i nie miałem jak nawet zrobić poprawy, że już się tak więcej nie zachowywać, bo nie powiedzieli mi i powiedziałem, no ja wiem, ale nie mogę ci powiedzieć. Oni ciągle byli na urlopie w sumie, no. Oglądanie cudzego kontentu na streamach jest okej. Jeszcze jak? A nawet tak powinno się robić. Jeden. Da, zajebiste jest. Jest to... Nie no, wszyscy wiedzą, że to jest mega super, co nie? Teraz na przykład oglądam ja mało, mega fajny content, no i tak powinno się żyć. A potem wrzucamy to jeszcze na YouTube, bardzo ważne. Mega fajny, kreatywny sposób spędzenia czasu ze swoimi widzami. Nagle, jest okej? Okay? Nie jest okej okay w momencie, kiedy na przykład nie pokazujemy na jakim to jest kanale, albo jakoś staramy się to ukryć, czyje to jest, no wtedy uważam, że jest to nie okej. Okay. Tak, osobiście znam nawet youtubera, który pytał się, jak... Bloody Reakcje, nadal nie subskrybujecie Bloody Reakcje, zasubskrybujcie Bloody Reakcje, bo tam się pojawiają fajne... To być może się pojawi na głównym, bo to jest o mnie, no to ważne, żeby się pojawiło na głównym. Ale generalnie takie drobniejsze oglądania, kurczę, wy nawet nie wiecie, że taki kanał jest, jak Bloody Reakcje. 940 subskrypcji.
jeszcze widzicie, proszę tutaj mi wejść. Do 1000 nabijcie chociaż. Proszę państwa, 1000 subskrypcji chociaż nabijcie. 60 osób. Wbijamy, proszę państwa. I proszę mi tutaj 60 subskrypcji nabić, co nie? No, ile ty masz kanałów? Bardzo dużo. Myk, do roboty. Jak 60 subskrypcji, ja to zaraz odświeżę i będę patrzył. No, 16 tylko, co tam ma być? O, dobra, jeszcze tylko ile? 39 osób. Kto jeszcze nie subskrybuje? 8 osób jeszcze. 7 osób. 2 osoby. Halo, 2 osoby jeszcze. 1 osoba. Gdzie jest ten jeden skubaniec, co jeszcze nie zasubskrybował? Widzę cię tam. Zasubskrybuj ten kanał, gałganie. No. Dobra, możemy wracać do oglądania. Napisz na mediach o tym kanale. Dobra, on jest taki, jak go, on jest taki dla wtajemniczonych. Jak ktoś go odkryje, to będzie wiedział. Może sprawić, żeby mu... Wbijajcie, subskrybujcie, no, bo w opisie będzie na pewno, w opisie będzie link. Ty obejrzyj jego filmik. Może nie przesadę, ale skoro chcesz, żeby youtuberzy oglądali, znaczy streamerzy oglądali jego filmik, no to... to jest Diable? Takie... Nie! Jak kupiłem auto Freeza? Na pewno jest to promocja dla mniejszych twórców, którzy na przykład nie mają gdzieś tam normalnego przebicia. Czasami jakiś większy streamer na przykład gdzieś ich obejrzy, to gdzieś tam zostanie załapane i dzięki temu gdzieś tam jakiś zasięg może przyjść. Traktuję innych streamerów jako swoją konkurencję. No, jaki mądry byłem? Nie, ja nie traktuję innych streamerów, bo nie mają ze mną żadnej konkurencji, bo ja po prostu mam unikatowych widzów, którzy oglądają tylko mnie. No i moi widzowie nie oglądają nikogo innego, to czemu mam traktować innych jako konkurencję? Nie, totalnie nie ma żadnej konkurencji. 3, 2, 1. No mam wrażenie, że jednak jest duża pula osób na Twitchu, możesz się odpalić w różnych godzinach i raczej patrzenie na innych jako konkurencję to nie jest ani trochę budujące, ani dla ciebie, ani dla innych, że dużo łatwiej współpracować z ludźmi niż... No. Weź, zmień ten kolorek, bo w oczy boli. Ale co, chodzi ci o mój rudoblady? Nie, no to już ten, on się już pomału wypala, bo odrosty mam już teraz bardziej. Nie mogę zmienić już teraz, nie da się tego zmienić. Działać streak jako przeciwko komuś. Ale konkurencja nie musi oznaczać, że właśnie, zadajesz pytanie, że chodzi o to, że jak streamujecie, to widz może się skupić na jednym naraz. Na filmów na YouTubie może obejrzeć sobie na przykład 5 osób wrzuci film o tej samej godzinie, może obejrzeć się 5 naraz. A z wami nie jest tak, że sobie może obejrzeć VOD później wasze, tylko jeżeli przegapi waszego live'a, to przegapi waszego live'a. Nie będzie na waszym streamie, będzie u kogoś innego. Tak. Ale z więcej ludzi, którzy oglądają wodę, niż tu jest. To jest kropla w oceanie. Tak, ale ogólnie mamy coś takiego, że konkurencja, no to słowo ma powiedzmy dwa znaczenia, tak? No jesteśmy po prostu, naturalnie jesteśmy konkurencją, ponieważ walczymy o atencję widza i dlatego po prostu każdy stara się zrobić jak najlepszy content, jaki się da i lecimy. Inna sprawa jest taka, że mi się wydaje, że nie wiem, czy to prawda, tak strzelam, że ty może tak troszeczkę wcześniej nie odpalasz, biorąc pod uwagę, że wieczorem jest troszkę większa konkurencja? Czy nie masz czegoś takiego? Nie, ja się odpalałam od daily od 16 właśnie, po prostu dla mnie to jest komfortowa ostrzecz. Tylko tak wiesz, ja też na przykład zwracam uwagę, na przykład okej, mi lepiej pasuje na przykład odpalanie od 13. A, to dlatego. Ale w każdym razie, co by nie było, no to jesteśmy konkurencją, walczymy o każdego widza. Jesteśmy definicją konkurencji po prostu, ale konkurencja nie musi być negatywnym słowem. Zafarbuj na blond? No jak mi wypalą się rudę, to pomyślę o tym. Może zafarbuję w sumie. Fajnie, nawet mi się spodobało mieć jakąś inną fryzurę. Tak jakoś odświeżony się czuję, wiecie? Tylko najgorzej, że widzowie od razu się orientują, kiedy stary odcinek wrzucam. To jest najgorsze, bo tak to nie wiedzieli. Bo jest problem wspólnego pastwiska. O 16 jak się odpali jeden spell, drugi i trzeci, to widz musi wybrać jednego z tych trzech, więc to jest definicja konkurencji. Tak. Wszystkie streamy, które masz polecam. Włączaj powiadomienia i wszędzie kup suba z Prime'ikiem. No to definicją konkurencji jesteśmy. Tak naprawdę. Tak. Czy to jest definicja wolnego rynku, definicja konkurencji, definicja niewidzialnej ręki wolnego rynku? Przecież wszystko jest. Ale to dla mnie konkurencja jest takim złym słowem. No nie musi być pejoratywny. Tak, właśnie. Decydowanie negatywnie jest. To kim jesteśmy? Przyjaciółmi z pracy? Nie, czy dzielimy widzów? Tak, ale czy tak. No czy jesteś konkurencją? Mi się wydaje, że negatywnie, ale to jest moje. Tak, ale ja to jest. Pytanie, czy traktujesz innych jako swoją konkurencję? Nie, no ja na przykład wiem, że mam inną konkurencję niż ty w ogóle, nie? No tak, to bardziej to jest pracy, nie? Tylko, że ty, tak jakby streamując co innego, zajmujesz inne stanowisko. Ale my wszyscy. Ale na przykład Karolina, na przykład bliska Karoliny? Nie wiesz, czy do mnie, tak samo na przykład nie wiem. Widz Gang, nie wiem, czy do szafy. A już do mnie. Wiesz co, tam już taki zaka do mnie. Ale to nie wiem, ja mam mieszane uczucia. Ze sobą, tylko ogólnie, że traktuję innych streamerów, nie tylko tych tutaj. Czy ja traktuję?
Nie ty, kur... ogólnie ale no mówię. Właśnie. Jest przypadek, ale przypadek na przykład jest taki, że gramy sobie z ekipą CS-ową, 5 streamerów i każdy w tym samym momencie streamuje ten sam mecz CS-a, tak? I czy ja tych ziomków mam traktować jako konkurencję, bo streamujemy ten sam mecz... Ale Diables nie zrobił sobie na blond chyba, tylko Diables se zrobił chyba na biało, na Wiedźmina właśnie. Tak mi się wydaje, czy nie? Czy mi się wydawało, że zrobił na Wiedźmina? Z tej samej gry, w tym samym momencie, nie, to są ziomki przecież CS-a, no nie? I to myślę, że to jest ważne, żeby... Ogólnie powiem wam, nieważne jaki kolor bym sobie przefarbował, to zawsze kogoś będę zżynał, bo już wszystkie kolory youtuberzy chyba przerobili, więc zawsze od kogoś zerżnę. Nie traktować tych ludzi jako konkurencję, że oni mi zabiorą widza, czy subskrybenta, czy coś tam, tylko cieszyć się z tym, że oni będą mieli dostawę. Nie, na pewno ktoś ma tęczowy. 100 osób, czy dostaną donata, czy dostają cokolwiek, a skupić się na sobie, tak? Żeby robić swoje, nie patrzeć sobie na innych, nie oglądać się na innych, tylko przede wszystkim robić swoją robotę. A to, że ktoś zrobi coś fajniej, zrobi coś lepiej, to cieszyć się szczęściem swojego ziomka. Prawda jest taka, że my walczymy o każdego jednego widza, tak powiedzmy staramy się być jak najfajniejsi, jak najmilsi, jak najbardziej charyzmatyczni, chcemy przyciągnąć ludzi do siebie i to jesteśmy po prostu naturalnie konkurencją, ale to nie oznacza, że dobra, musimy komuś życzyć źle. Pytania, nie musimy nikomu życzyć źle. Co on powiedział? Naturalnie konkurencją, ale to nie oznacza, że dobra, musimy komuś życzyć źle. Pan Maruda. Nie musimy nikomu życzyć źle i nie traktować tego, aby on miał jak najmniej widzów, żeby... Tylko pytanie miał, kamera się wyłączy i skupiamy się na sobie. Skupiamy się na sobie, ale to jest konkurencja. Czy traktuje innych streamerów jak konkurencję? Ja uważam, że nie mam konkurencji. Czy inni streamerzy są dla mnie konkurencją? Ja uważam, że nie mam konkurencji. No, króciutko, Blada już wyjaśnił. Dla mnie czy ogólnie, bo ja uważam... Nie, właśnie, że to jest dla... Tak, oni się tak kłócą, ja tam próbuję... Ja mówię, tam z tyłu tak stoję... Próbuję... Tak próbuję wejść słowo, ja nie uważam, że nie mam konkurencji. Koniec, kropka, powiedziane było, dobra. Wystarczy, wysłowiłem się. No widzowie, no bo prawda jest taka, ja wam już tłumaczyłem teraz, że ja nie mam konkurencji, bo po prostu wszyscy wiedzą, że moi widzowie oglądają tylko mnie. No to nie ma żadnej konkurencji, co nie? Jak ja się odpalam, to moi widzowie tylko mnie oglądają. To nie mam konkurencji, widzowie. Proste. To jest tak uwarunkowane pytanie z tezą, jakbyśmy oznaczało to, że my jesteśmy wrogami. To nie jest, tutaj nie ma wszystkiego, że my jesteśmy wrogami. Ze wszystkimi teraz, no właśnie, prostu, no. Wiesz? Zapraszam na boat party w sobie, nie wiem. Mam dość już pytań. Ale nie, już tam chciałem, też chciałem to powiedzieć, ale nie, już nie, ucięli to. Chciałbym sobie otworzyć skrzyneczkę i jestem za otwieraniem skrzyneczek. Otworzyłbym sobie skrzyneczkę na Twitchu, no oczywiście, że tak. Nie, no panowie, no proszę! No kto by sobie nie otworzył skrzyneczkę? Oczywiście w CS GO 2, tak mam na myśli, taką skrzyneczkę. Taką bym sobie otworzył, co nie? Taką skrzyneczkę w CS GO 2 na przykład. Taką fajną skrzynkę, tam skiny są jakieś. Prawda? Nie no, w CS GO 2 bym taką sobie otworzył. Ja nie, no to będzie pewien przepływ. Albo skrzynkę Harnasi. Poczekaj, ja tam tanczę z tyłu? Ja nie, no to będzie pewien przepływ komentarza tak, skoro to jest legalne i rząd tak jest misję robi na razie, no bo tak jest, okay. Na razie, już jedną stronę ściągnęli. Dobra, ale to wiadomo, za co spadła. Jak ci co nie wiedzą, to ich się tutaj farmują. Właśnie tylko poszło taki jakiś kręgosłup moralny, czyli na żeby nie mają. To się też różni, jak na przykład jest początkujący streamer, ma 50 widzów i musi się utrzymać z czegoś. Nie i musi. Wtedy. Moim safe kofanem. Ile można o mnie pisać człowiek? Ale to nie ja piszę! A, to Gos pisze. Myślałem, że do mnie mówisz, Karigoda. No Karigoda, generalnie ustalmy, że u mnie, Karigoda, masz dużo fanów. Jesteś po prostu ulubieńcem moich widzów. Dlatego oni często cię przezywają. No, ale w pozytywnym sensie jesteś ich ulubieńcem. Właśnie gadaliśmy o tym, jak świetnie byś się sprawdził właśnie w tym programie. I że koniecznie musisz pójść, Karigoda, do Yomao, jako słynny Karicon. O tym właśnie cały czas gadamy, co nie? Mega pozytywnie ogólnie. Że ma taką sytuację życiową, nie? Ale gdy mamy towarzystwo, które ma już porządny portfel, to jeszcze wciągając to skrzynki, które jednak wciągają dzieci w hazard, no to jest krzywa akcja po prostu. Czyli ty zarabiasz ze streamingu? Nie, mówię. Stary, on jest na mocny gaz. Ja chyba dopłacę do biznesu. Czyli to oznacza po prostu, że nieuczesany, gdy byłaby w sytuacji, że na przykład nie miałaby się jak utrzymać, no to może by... Wiem, słyszałem. Ale to może ten, można przekminić, te irelele. Ale Gos po prostu, co stream pisze o mnie, z 10 wiadomości, no. Karigoda jest twoim gigantycznym fanem, no. Zrozum, że ludzie cię kochają po prostu, no. Od kiedy pierwszy raz cię zobaczyli w animacji od Karo, stałeś się ulubieńcem widzów, po prostu. No, ale w pozytywnym sensie tego znaczenia. Och, ktoś tu narąbany leży. Dobry melacz. Kto to jest? Dobry melacz. Ale żul, stawaj! Się brzydzę Valorantem, no przysięgam, kurde. Dla mnie to jest...
Jak już przyjaciela nie nazwaliśmy abominacją. Nie, ja osobiście bym nie, nigdy, ale inaczej tak. Przepraszam, czy możesz to powiedzieć prosto do tej kamery, że ty nigdy nie weźmiesz skrzynek? Nie, akurat na to przyszłość. Chyba nie jest takie. Nie mów tego. Nigdy nie wezmę skrzynek, okej? Na robocie. Ja chciałem powiedzieć, że ja tutaj jestem, bo chciałem otworzyć sobie skrzynek. O, ale nagrało się. Ale potem powie najwyżej, że żartowała. W CS-ie, a nie na stronach Xboxowych. Tak, wszyscy myślimy o skrzynkach w CS-ie. No. Właśnie, więc chciałbym tylko uzupełnić. Z kodem Izak macie 5% zniżki nie na każdej największej stronce skrzynkowej. W CS-ie nie ma żadnych kodów Izak, tam są tylko skidą, wszystko was dostaje. Kod Izako, przepraszam. Nie, też nie. Dziękuję wam. Dobra, kończymy na skrzynki, idziemy. Kończymy, brawo. No, fajne to było. Kurde, no i fajny odcinek. Więcej Bladiego. No i my, lajka lecimy. Od najlepszych komentarzy. Dobra, musimy teraz polajkować. Ja mam szczęście, że taka ikona jakby... O, like. Bladia komentarz for Sfosa. No dobrze, że nikt nie zauważył. Dobrze, ta osoba widocznie nie zauważyła moich butów. Dlatego tak napisała. Myk, like. Musimy teraz wszystkie lajki dać, gdzie jest również wspomniane, to jest bardzo ważne. To był zwykły dzień, dobrze powinien być prowadzącym po tym odcinku. Koniecznie. Bladie jest ich najlepszy, więcej Bladiego, Bladi. Chcemy więcej Bladiego, patrzcie ile pozytywnych komentarzy, musimy teraz wszystkie przelajkować. Dobrze, Bladi do mnie poznaje śmiechu, w końcu to zobaczyć, więcej Bladiego, Bladi. Mam nadzieję, że kiedyś zrobicie Multiego, drugi sezon, Bladi ma brudne buty. O nie, ktoś zauważył, uciekajmy. Ale dam lajka, bo jest o mnie. Bladi mój idol. O, jest jeszcze kilka Obladeuszu. No, i mamy wsi. Wszystkie lajki daliśmy. Obrażał cię ktoś? Oj tam, daj spokój. Na pewnie żartował. Ale czekajcie, ja wam jeszcze zdradzę, będzie fajny film o konkurencję i tam też fajnie wyszedłem. Tak mam nadzieję, że fajnie wyszedłem. Mam nadzieję, że nie wytną wszystkich scen, bo tam był gruby, była gruba akcja generalnie. No, więc mam nadzieję, że to będzie wstawione. A to by ten był spokojniejszy, ale fajnie, że się pojawiłem. Dobra, zajebiście, mega się fajnie to oglądało.